Siemanko, w pierwszym odcinku z FIFA 17 każdy rocznik FIFA był na moim kanale, więc 17 też nie mogło zabraknąć. Zaczniemy sobie drogę do sławy. Zaczniemy sobie karierę Alexa Huntera. Piłkarza młodego, perspektywistycznego, którym może nie chce, a właściwie może też, w sumie nie wiadomo, którym chcemy my, żeby został legendą światowej piłki nożnej. Ruszajmy. Wybieramy ulubiony klub. No moim ulubionym klubem jest Manchester United, ale musimy patrzeć na to, jakim klubem my chcemy zagrać jako Alex Hunter, żebyśmy mieli siłę przebicia w pierwszym składzie, żebyśmy potem nie siedzieli na ławce. No więc nie wiem, pod jakim względem to patrzeć, ale weźmiemy taki klub, który będzie takim średniakiem takim średniakiem, jeśli chodzi o Premier League, bo na pewno nie będziemy ani City, ani United, ani Liverpool, na pewno nie Chelsea. A co wy powiedzieć na Southampton? Może Southampton albo Swansea. Nie ciągnie do Evertonu, wiecie? I ja chyba pójdę do Evertonu. Grają tam dobrzy piłkarze. My możemy się wybić. Tak, bierzemy Everton. Clapham Common London, Wielka Brytania. Finał Pucharu Regionalnego U11. See, George, I told you the boy had talent, didn't I? No son of mine goes down like that. It's embarrassing. If you're going to talk like that about our boy, you should leave. Leave? I want him to be a proper player. Just get out of here. Fine. I'm leaving. Go on, then. All right, penalties it is then. O, widzę, że ja będę podchodził do karny jako Alex, więc kurde, nie potrafię w FIFA 7, w tej FIFA wykonywać karnych, ale spróbujmy. Jest! Udało się. Smash them!
mate. Hey, first of many, you should hang it here. Be like a trophy cabinet. He didn't even care that we'd won. Look, I'd better go, mate. Mum will want to hear about the match. See you at school Monday, yeah? You played well today, Gareth. Really? Yeah. Thanks, Mr. Hunter. Hey, Alex. Champions! Penny for him. Come on. What are you thinking? Football. This is what I want to do. Like you. And Dad. You know, there's a difference between playing at something and working at it. You're serious about going pro, you're going to have to make football your life. You know? George Baker was at the game today. He was impressive. The scout? Yeah. Yeah. I want you to have this. I scored my 100th goal with her. February 1969, Coventry City away. Left foot volley. Sweet as a nut. Yeah, might bring you luck too. You sure, Granddad? Oh, yeah. I'll practice with it every day. Well, you better get on with it then, ain't you? Ojca może nie ma za fajnego, bo wiadomo, ale ten najbliższy kumpel i dziadek, który go wspiera. Oglądajmy dalej. It's time, Alex. Okej, więc widzę, że muszę kamerkę przenieść, bo nie będzie widać społeczności. XD. Dobra, przeniesiemy kamerkę. Okej, kamerka już jest na właściwym miejscu. I co my tu mamy? Społeczności. Powodzenia na testach, Alex Hunter. Będziemy ci cały czas kibicować. To od mamy i od kumpla Garetha Walkera. Wszystko, które testujemy i pokażemy z Mr. Alex Hunter. Hashtag nabuzowany. Hashtagi najlepsze. Dobra, nie mamy nic więcej tu, to lecimy na testy końcowe. Młodzi piłkarze walczą o ostatnie szanse należenia angażu w Premier League. Lecimy. Narodowa Akademia Piłkarska. Years in the academy and it all comes down to an exit trial. Never thought we'd be showing up for one of these. Okej, osobowość. Osobowość Alexa będzie się zmieniała w zależności od wybieranych opcji dialogowych. W każdej rozmowie dostępne są trzy wypowiedzi. Porywcza, wyważona i spokojna.
Osobowość Alexa wpływa na jego stosunki z innymi postaciami oraz na jego temperament na boisku. I teraz mamy, zapomnij o wszystkim, nie trać koncentracji, mamy to pod kontrolą. Może zrównoważono, nie trać koncentracji. Just gotta stay focused, Gus. Listen, lads. Don't see this as an exit trial, okay? See it as an opportunity to impress. You just go out there and express yourselves. George Baker's a tough nut, but he knows a good player when he sees one. And you lads are just that. You get so grown up. Wish Dad could be here, Mum. Hey. Today's about you, Alex. Nice motor, mate. Nice attitude, son. Well, yeah. When you're this good. Ignore him, lads. You let your talent do the talking. Has he got pro contract? Rough. You lads are here today to prove that you've got the skills to make it in a professional game. Now, for the last few years, you've all been honing your skills at your respective academies, but for whatever reason, you've been released. Now, the league organizes these trials because it believes some very talented players may well slip between the cracks. So this is your chance to prove to me and to all of the scouts from around the country here in attendance that you've got what it takes to be a professional footballer. Make no mistake, most lads don't. For most of you, today's trial will be the end of the road. But for some, it could be the start of the professional career you've all been working towards. Everything you do, every kick of the ball will be scrutinized and will count towards making your future in football. Now these lads behind me already have their pro contracts. They know where they stand. They are the bar. And today, you're gonna take them on. So let's see what you got. Let's see how confident he is when I get him one-on-one on the pitch. Hunter. Listen, I know you fancy yourself as a bit of a multi-dimensional player that can play anywhere. But today, you get to choose which position's best for you. So put your best foot forward. Impress these scouts, all right, lad? So what's it gonna be? Okej, teraz musimy wybrać pozycję, na której my będziemy chcieli grać. Nie zastanawiałem się, wam powiem szczerze. Na pewno będę chciał jako grać napastnik chyba, ale nie wiem, czy nie będę grał na skrzydle. Zaraz zobaczymy. Widzieliście tego cwaniaczka? Kurde, tacy mnie najbardziej wkurzają. Myślę, że nie wiadomo nie wiadomo kim są, ponieważ, bo on, nie wiem, podpisał zawodowy kontrakt. Myślę, że jest jakimś, kurde, panem i władcą. Tacy mi ludzie najbardziej denerwują. Ale dobra, sprawdźmy. Napastnik jest najbardziej wysunięty do przodu domownikiem. Może grać samotnie na szpicy, ale albo współpracować z drugim napastnikiem. Ci piłkarze odgrywają kluczową atakę i do nich należy strzelanie bramek. Oczywiście, wiadomo. Lewy skrzydłowy, sunięty boczny pomocnik. Skrzydłowi wykorzystują szybkość i umiejętności techniczne, aby mijać rywali i dośrodkowywać, albo schodzić do środka w poszukiwaniu okazji do strzału. Od skrzydłowy wymaga też wspierania bocznych obrońców. No właśnie. A HPO... Mogę grać HPO jeszcze? To samo w sumie. Ja chyba se pójdę na lewego skrzydłowego, albo... prawego, lewy, prawy już nie może strzelać, widzicie? Tu, lewy, a lewy też, aha. To ja podejdę środkowej pomocy chyba.
Ja chciałbym strzelać. No, się pójdę na jako pojedynek ofensywny. Oh, following in granddad's footsteps, eh? All right, lad. Go do him proud. Right, first up, a quick half of 11 aside. Let's sort out the men from the boys. After that, we'll work on some drills, and another half of 11v11 for the top players. All right, lads, go do yourselves proud. Okej, okay, gramy 11-11, czyli taki mecz kontrolny, mecz testowy przed nami, więc myślę, że będziemy ruszać. Szybkie wczytanie i lecimy z tym meczykiem kontrolnym, testowym. No, tak jak mówiłem, kontrolny, testowy, no tu jest nazwany test końcowy, ale testy końcowe, no bo to w sumie są testy końcowe, ale to jest mecz 11-11. No zobaczymy. Lecimy. Podaj mi piłkę. Dobrze. Dobra, Hunter, weź się trochę cofnij, ty nie jesteś... Nie jesteś jakimś napastnikiem przecież. Musimy... Wow, ładne rozciągnięcie na prawe skrzydło poszło. Główka. Nice. O kurde. Dobrze. Lewis. Hunter. Hunter. No. Odbierz mu, odbierz mu. Ten Cameron głupi. No. Brać go. Główka. No dobrze, ale na razie to oni nas napierają. No nieźle. Bierz go. Ekstra. No. W ostatniej chwili mi zabrał. Chciałem już rozegrać. Zaraz tu coś wykombinujemy. Dobra, będą mieli rzut rożny, no niestety. Ramkarz. Powiedzmy. Oj, dobrze. Dobrze, co jest? Co tam było? Rzut wolny? No nieźle. 21 metrów. I przez... Tak, przez blok. Tak, 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 tak. Główka. Dobrze. Ale nie chciałem, tak już miałem po prostu nabite. No cóż. Okej. Okay. Ten napastnik widzę tutaj. Jest jakiś słaby jest. Dobra, pięknie. Hunter. Dobrze do Walkera. Walker od razu, dobrze. A i ten Ellis jakiś tutaj stracił to. No ale ładnie ten... Dobra. A, nie wyszła. Cholera. Dobra, dobra, dobra. No, rozegraj. Pięknie. Walker. Edwards. Nice. Do Huntera. Hunter. Hunter, ładnie. Piękne podanie. Rozegraj.
Ja, byłaby okazja. A już coś byłoby fajnego. Dobrze, Walker. Alice. Hunter. No, Hunter. Zegraj, Walker. Ale ładnie. Walker. Główka. Na... O, dobrze. Koniec pierwszej połowy. I co? To koniec. Koniec. Don't sweat, Gaz. Just getting warmed up. Take it to them in the drills. Go to where? This is our dream on the line, remember? No, szóste miejsce to nie jest jakoś najgorzej, ale... Ale też nie najlepiej, nie? Ten Charles najlepiej, tak? No właśnie, ten obrońca. No zobaczymy. A. No to lecimy dalej. Shooting drills. Let's see how good you are putting the ball in the back of the net. Okej. Strzelanie z... Do bramki po prostu. Jest dobrze. Tak średnio. O Jezu, nie w tą stronę, już są teraz zablokowane. Trzeba pamiętać. Ekstra. Nice. O kurde. Poprzeczka. Nice. Dobra robota. B. Nie, powtórz. Nie tu, jeju. Serio? Dobrze. Nice. 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 No i teraz możemy grać. Teraz, bo drugie miejsce może być. Blimey, Hunter. Where did that come from? You've been watching videos of me. Born with it, mate. Yeah, well, it doesn't matter how you got it. Matters what you do with it, yeah? Me? I'm going to the Prem, mate. Cwaniaczek, co? Teraz pełne opanowanie. Zobaczymy, co teraz. Next, we'll be testing you on your ball control. Move the ball with speed, precision and balance. Let's see what you got. No to zobaczymy, co potrafimy. Lecimy. No z tym może być ciężej, ale spokojnie. A, tą stronę, okej. Okay. Tam se w tle biegają, widzę. Po prostu nie trafić żadną tyczkę. Nie tak daleko. Leci. Nie trafił! Serio! Dobra robota. Ile? Który? Szósty? Dobra, niech będzie. Ale jak nie trafił, no przecież normalnie uderzyłem. No nie wiem, dobra, podawanie do celu. Up next, passing drills. Move the ball with precision and purpose. Let's get started. Okej, zaczynamy. No i nice, a o to chodziło. Podanie. Tu i nice, pięknie. Podanie. Tu. No i nice. Podanie. Normalnie. Strzał.
Wow, to niezła poprzeczka, here. Dobra, 13 sekund, jeszcze jedno takie coś. No i nie przeszło tędy. Ale dobra. I nice, pięknie, to było piękne. A nie tu, no teraz to mi nie wyszło. Dobra. No dobrze, niech będzie. Kolejne. Atak 2 na 3. Okay, I want to see some skill. Positioning, being a team player. Let's crack on, lads. Okay. Ah, I'm being surprised. Jeju, czemu tak? Dobra, spokojnie. Wyszło, niestety. Jak nam nie wyjdzie, to nam nie wyjdzie, proste. Jest. Panie sędzio, tam był faul. Trafili. Nie, no nie może tak być. Okej, podanie. Ja pierdzielę. Będziemy musieli to powtórzyć. Bo to tak nie może być. W ogóle nie wychodzi on do podań. O, teraz. No i to ładne było. Powtórz. Na C nie chcemy grać. Gdzie? Halo, gdzie ty? Jak wy zagrywacie? Dziwnie grają strasznie. Podanie. Strzał. Słupek, serio. Tu. Jest. Nice. Tu. Strzał. No bronił, no niestety. A czemu on tam nie bronił? Halo. Dobra, jeszcze jedno będziemy musieli wykorzystać, to powtórzenie. Nie, powtórz. Halo, tak się nie bawię. Dobra, oni też nie udało im się. Dobrze, o to chodziło. Takie te akcje mają być. Jest, pięknie. Rozegraj mu. Rozegraj. Wyszła niestety. Ale już mamy pra... Ojeju. Daj! Tu. O Jezus, za mocno. Rozegraj mu tam i... Jest. B może już być, kontynuuj. This is it. The 11-a-side game. Your final chance to show us what you got. Positioning, skill, being a team player. This is what we'll be looking for. Good luck to you, lads. Dobra. Pierwsza dziesiątka. Tylko o to nam chodzi. Ostatnie testy końcowe. I'm showing from you today, lad. But I can't help but think you got more to offer. I've been getting the rub of the green. I'll show you what I'm made of in the 11-a-side match, though. Might be the rub of the green. Might be something else. Attitude, maybe. Tam, nie wyszło nam po prostu. I tyle. Będziemy lecić dalej. Może tym razem. No, zobaczymy. Rozegraj. Spokojnie, jesteśmy całą drużyną, więc... No. Od razu zabrał, ja nie miałem co do powiedzenia. Nic do powiedzenia. Te gwizdki mnie deprymują. XD.
Nice. Super. Dobrze. Ja nie mogę. Tu masz, główka. Do Huntera. Nice. Ekstra. Do Huntera. Hunter! Broni bramkarz. Strzał był nie najgorszy. Też tak bym powiedział. Co, róg? Myślałem, że po prostu nie trafił, nie wiem. Dobra, główka. Leci ten fota dych. Nice. Dobrze, Hunter. Zegranie do Huntera. Ale nie no. Kurde. Kiepskie podanie. Nie było kiepskie podanie. Podanie było dobre, tylko że... No za plecy, no. Bo ja miałem inny zamysł, a on podał tam do tyłu. Dobra, bramkarz. Bramkarz dobrze. Dobra. Lecisz. Lecisz, fota dych. Ekstra. Hunter! Rozgrywasz do Murdocha. Czy jak on tam ma? Wrzucimy, spróbujemy wrzucić. Aj! Całkiem spoko była akcja, nawet całkiem spoko. Nie powiem nie. Ufka. Nice. Hunter. Nice. Dobrze, fotach, ale obrócił się z przeciwnikiem na plecach. Strzał, nie? Dobra, Hunter. Chciałem się obrócić i podać. Ale niestety nie udało mnie się. Lecisz tam. Dobrze. Hunter. Ładne rozegrane. Nie temu. Ja przez przypadek myślałem, że to jest nasz. Nie wiem czemu. Ale mniejsza. Dawaj go tam. Ładnie. Do Huntera. Ekstra. Ej, nie temu. Jakby jakieś samochody w tle jeździły. No nieźle. Dobra, spokojnie, bramkarz. Aleksander. Niezły Aleksander Here. Za moc. No cóż. A Aleksander jest na siódmym miejscu, więc nie najgorzej. A, jeszcze jedno? Nie, myślałem, że jeszcze jedno. Decyduj, wybierz jak chcesz grać. Decyduj, co chcesz grać całym zespołem, czy wolisz sterować tylko Aleksem Hunterem. Ten by mógł zmienić szatni przed każdym meczem. W sumie nie wiem. Czy mam grać całym zespołem, czy Aleksem Hunterem tylko. Ja wolałbym chyba całym zespołem grać.
ale to jest kariera Alexa Huntera, więc powinienem grać tylko Hunterem. Ten wybór zostawię wam. Piszcie w komentarzach, kim mam zagrać. Czy Alexem Hunterem? Czy całym zespołem w karierze Alexa Huntera? Bo jeśli bym zagrał całym zespołem, to oczywiście też by podania dochodziły do Alexa Huntera, tak? Też by on miał możliwość strzału, zdobycia bramki i tak dalej. Ale bym miał całą drużynę pod kontrolą. Jeśli bym grał Alexem Hunterem, nie miałbym całej drużyny pod kontrolą, tak? Więc tylko jego. Więc to jest decyzja dla was. Jeśli wam się podobało, komentujcie, lajkujcie, czekajcie na kolejne materiały z FIFA 17 kariery Huntera. Linki społecznościowe w opisie. Ja się w tym momencie z wami żegnam. Do następnego odcinka. Cześć!